dzisiaj będziemy montować sterowanie strefowe i dozbrajać kotłownię. Witam serdecznie. Już Wam pokazuję, co my tutaj mamy. Tutaj po bojach z deweloperem przyszło normalne sterowanie wismanowskie do tej grupy pompowej. Wcześniej tu był jakiś, no nie wiem co, chyba z salusa. Jakby może i to spoko, tylko po co, skoro mamy kocioł, który może tym sterować. No, ale mniejsza większość. Także my dokładamy jeszcze tutaj jedną skrzyneczkę, żeby nam sterowała cyrkulacją, czyli jeszcze jeden moduł EMP1. I w kotłowni w zasadzie tyle. Do kotła będzie jeszcze podpięty Vitatrol 200E, który będzie sterować ogrzewaniem podłogowym. O, muszę pracownikowi otworzyć. Trzeba pamiętać, żeby się nie zamknąć, bo będzie lipa. Dobra, co dalej? Dalej mamy tutaj skrzynkę oddzielaczową. A, może Wam pokażę, gdzie Vitatrol 200E wyląduje. Vitatrol 200E będzie sterować całą dolną powierzchnią. Praktycznie. W zasadzie całą też górną, natomiast tu jakby od tego punktu będzie to regulowane. No bo tu mamy taką jedną wielką powierzchnię. Jedynie garaż będzie mieć swoje sterowniki. No bo tutaj niekoniecznie ktoś będzie musieć chcieć grzać zawsze. Dlatego je wepniemy po prostu w tą dolną skrzynkę rozdzielaczową. A dodatkowo u góry zamontujemy tutaj już normalne sterowanie strefowe załącz-wyłącz. I tak, już dla dociekliwych, jeżeli Vitatrol 200E odetnie całość, to odetnie też górę. Ale zazwyczaj u góry jest cieplej niż na dole, więc po to też to sterowanie strefowe. Zresztą tutaj może będzie sporo pomieszczeń, które po prostu będzie rzadziej używane. Stąd też po prostu dla świętego spokoju możliwość wyłączenia tych pomieszczeń, które nie będą użytkowane. No. Ja za chwilkę Wam pokażę, jak wyglądają listwy sterowania strefowego kablowe od Wismana. Jak na Wismana są całkiem tanie. Vitatrol 200E. No i listwa sterująca. Bardzo proste. Więc bym powiedział, mogli troszeczkę się bardziej postarać, jeżeli chodzi o jakieś funkcje, bo nawet nie ma diod sterujących, w sensie pokazujących, jak jest sterowanie. Ale Wam później pokażę przy montażu, tutaj akurat fajnie się wtyka po prostu połączenia, więc nie trzeba nic skręcać, to jest akurat duży plus. Przy okazji od razu klientowi załadujemy inhibitory korozji. No dobra, to moduł sterujący doszedł. Vitatrol 200. Też już mamy. Na pewno będzie krzywa grzewcza do skorygowania, bo mamy 21 stopni, a jest ustawione 18, czyli przegrzewa. A teraz już przy okazji wlewamy inhibitory korozji, bo pokażę Wam, jak to wygląda. To jest po kilku miesiącach użytkowania. Także inhibitory i środki biobójcze kosztują mało, a później zasypiona instalacja droga. No więc teraz jeszcze wlewamy, póki się to w miarę aż tak strasznie nie zasypiło. Tu mamy spięcie jednego sterownika na kostkach. Kwestia jeszcze tylko zaizolowania tego złożenia i tyle. No i tu jeden sterownik w garażu. To nam mierzy 17,5 stopnia. A teraz czy się będzie inhibitory wlewać, żeby to nie zasypiało się bardziej. A idę górę spinać dalej. Także mam już trzy pomieszczenia spięte. Została mi łazienka i jeden pokój. No i byśmy mieli wtedy wszystko. No i później zasilanie, tylko tu czekamy na elektryka, bo zasilanie jest z gniazdka do gniazdka, a gniazdek jeszcze nie ma, więc nie mamy tu zasilania. Najwyżej sobie puścimy na przedłużaczu, żeby zobaczyć, czy wszystko działa. Teraz to mi ostatni siłownik do zamontowania. Są naprawdę bardzo fajne. Łatwo się je ustawia w pozycję manualną. Także tak jakby wszystkie inne już są. Stała ostatnia. Trochę jeszcze zrobić porządku z kablami. No i trzeba będzie poskręcać sterowniki, które Wam później pokażę. Dobra, ja mam skończony montaż. Sprawdzam sobie każde pomieszczenie, czy mi się odpowiednio otwierają siłowniki. Klientka pytała się, czy był w innych wersjach, innych niż białe, więc niestety nie, tylko jest w wersji białej. Moim zdaniem wygląda całkiem sensownie. Tak jak mówię, one się pomiędzy sobą nie różnią, natomiast funkcjonalnie dosyć sporo. Więc jeżeli potrzebujecie czegoś bardziej zaawansowanego niż tylko jedna temperatura w ciągu dnia i koniec, no to w zasadzie trzeba by przejść na ten sterownik. Ja tak mówię, wyciąganie go, to czy to dam radę zrobić jedną ręką? Dam radę, no.
Realnie nie jest to takie wcale hop. Ale da się, jak widać, nic się nie urwało. Także plastiki całkiem solidne. Jeżeli serwisant to zrobi jedną ręką, to klient to zrobi dwoma bez problemu. Okej. I raczej nie wciskamy za to, bo można uszkodzić, tylko... Tak. Jeszcze mogę Wam wytłumaczyć, jak to wszystko jest spięte, bo mamy tutaj mniej typowy układ. Dzisiaj to sterowanie strefowe jest tak podzielone. Czemu tak jest zrobione i czy to w ogóle ma sens, że jest Vitatrol 200 plus jeszcze sterowanie strefowe. No generalnie na dole nam się to całkiem mocno rozgrzewa. Mamy 21 stopni. U góry. A łazienki jeszcze mam niepuszczone do testów, ale ile nam mierzy? A to nawet równomiernie się rozgrzewa. Tu mamy 21, ale generalnie i tu mamy 24, ale dzięki temu, że u góry jest strefówka i tu jest więcej pomieszczeń, można je po prostu wyłączyć. Bardziej celem takich sterowników jest po prostu załącz, wyłącz, ogrzewanie w pomieszczeniu, żeby nie trzeba było lecieć za każdym razem do rozdzielni i po prostu kręcić coś na rotametrach czy na zaworach odcinających. No i też jako takie termometry, ile faktycznie jest w tych pomieszczeniach. Bo generalnie wystarczyłby sam Vitatrol 200E. Natomiast dzięki temu przynajmniej klient ma wygodę w załączaniu i wyłączaniu ogrzewania tak naprawdę podłogowego bez latania do skrzynki rozdzielacza. Jakbyście chcieli więcej odcinków o ogrzewaniu strefowym, dajcie znać. A jakbyście potrzebowali wykonania ogrzewania czy też serwisu kotła, jesteście z okolic Katowic, to ja Was serdecznie zapraszam. A tymczasem trzymajcie się, cześć i do zobaczenia.